imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poniedziałkowy poranek 19 czerwca witam Was, drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, i serdecznie pozdrawiam Was z Suwałk. Dziś pragniemy wspólnie rozpocząć ten dzień, wsłuchując się w Boże Słowo zaczerpnięte z książeczki z Biblią na co dzień. Wsłuchajmy się wpierw werset 13 rozdziału 17 księgi proroka Jeremiasza. Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. Drugim wersetem są słowa zaczerpnięte z księgi Objawienia, z 21 rozdziału, 6 werset. Bóg mówi: ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Jako słowo komentarza książeczka zamieszcza słowa Johna Watsona, które można znaleźć w śpiewniku Będę śpiewał i grał pod numerem 87. Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą, niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną. W każdej sytuacji, która trapi mnie, troski i kłopoty u Twych stóp złożyć chcę. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, chcielibyśmy chwilę zatrzymać się przy słowach proroka Jeremiasza. Kiedy przywołujemy jego historię życia i tego, z czym Bóg go posłał, to, co możemy zobaczyć w tym człowieku, to ogromna wręcz miłość do swojego narodu, do swoich bliskich, tych, którzy byli wybranymi przez Boga. I chyba to musiało najbardziej boleć w czasie jego służby, kiedy to miał zwiastować tym ludziom Boże posłanie, które mówiło o tym, by ci zawrócili ze swoich ścieżek i zwrócili się na powrót ku Bogu. Te słowa jednak i obrazy, które przedstawiał prorok, nie znajdowały jednak żadnego odbicia wśród jego bliskich. Wprost przeciwnie, zarzucano mu, dlaczego nie jest taki, jacy inni są prorocy. Dlaczego zwiastuje kary? Dlaczego zwiastuje klęski? Dlaczego zwiastuje, byśmy powiedzieli, same negatywy? Ludzie oczekiwali czegoś zupełnie innego. Wskazywali mu na innych proroków, którzy mówili: zobacz, oni zwiastują dla nas dobre rzeczy. A jednak mimo tego, że nawet w takiej chwili depresji Jeremiasz chciał już milczeć, jednak nie mógł tego zrobić, ponieważ to Boże Słowo, które zostało mu dane, niemal paliło go w środku i pragnęło zostać wypowiedziane. Do czego zatem wzywał Jeremiasz? Do tego, by się upamiętać. Do tego, by trzymać się w swoim życiu Boga i nie zapominać o Nim. Boga, który jest tym źródłem wody życia. To, co dzisiaj usłyszeliśmy z księgi proroka Jeremiasza, ten werset, mówi bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że człowiek, który oddzielony jest od Boga, jest niczym zapisany jedynie na piasku, a więc bardzo ulotny, tymczasowy, czymś, co na pewno przeminie. Kiedy patrzymy na nasze dzisiejsze życie, myślę, że nierzadko zdarza nam się przeżywać chwile, w których wiemy, że czy my, czy nasi bliscy zaczynają podążać w złym kierunku. Kiedy idziemy do nich, oni oczekiwaliby od nas jedynie wsparcia, pochwały, ale kiedy próbujemy im pomóc, co nie zawsze oznacza jedynie popieranie każdej decyzji, okazuje się, że również stajemy się dla nich jak Jeremiasz, kimś niewygodnym.
I tutaj od Jeremiasza możemy dzisiaj wziąć do serca tą jego wytrwałość, niesamowitą cierpliwość, ale także, co bardzo istotne, miłość. Miłość, kiedy on ciągle na nowo próbuje przemówić do ludzi, których kocha. Także i my w naszym życiu, więc nie traćmy względem siebie nigdy cierpliwości. Ale wiedząc, że Bóg posyła nas może na ratunek drugiemu człowiekowi, nie upadajmy na duchu, nie przejmujmy się tym wszystkim, co nas może spotkać, bo nasza misja ratunku drugiego człowieka stoi o wiele wyżej. Nie jest to może takie zwiastowanie, jakby każdy z nas chciał usłyszeć. Może łatwiej byłoby gdzieś odejść, odwrócić się, nie interweniować. Ale jednak Bóg, jak widzimy to u Jeremiasza, nie pragnie bierności, ale pragnie czynu. Dlatego i my, ruszając w ten nowy tydzień, w nowe zadania, w nowe posłanie, które ma dla każdego z nas Bóg, chcimy, jak Jeremiasz, trwać w Nim i wypełniać swoją misję miłości do drugiego człowieka. Życzę, drodzy, pięknego poniedziałku i równie dobrego i błogosławionego całego tygodnia. Zostańcie z Bogiem.